Polskie Centrum Rozwoju Gospodarki opiera się na takich dwóch filarach. Najbardziej myślę, że znany wszystkim to jest filar związany z wykorzystaniem środków europejskich, ale taki drugi, równie ważny filar to jest współpraca właśnie z instytucjami otoczenia biznesu i przekazywanie konkretnej oferty przedsiębiorcom, którzy są nie tylko zrzeszeni w tych izbach, ale tak w ogóle. To porozumienie to jest tak naprawdę formalizacja współpracy, która jest, istnieje od bardzo wielu lat i podpisujemy już drugi aneks do tegoż porozumienia, które no właśnie ma uspójnić ofertę tych instytucji otoczenia biznesu i wspólnie zaproponować firmom, tak naprawdę przedsiębiorcom, jak najlepszą, jak najbardziej szeroką ofertę i też uzgadnianie swoich aktywności, swoich działań, bo w takim małym województwie jak nasze warto, aby właśnie te działania były uzgadniane, spójne, a nie konkurowały ze sobą.